Śravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Zaczniemy od tych trzech rzeczy. Słuchanie jest najważniejsze. W sanskrycie Śravanam. Wiedza transcendentalna, wiedza duchowa, jakakolwiek zresztą wiedza w historii ludzkości, zawsze była przekazywana poprzez medium zmysłu, słuchu. Dlatego ta wiedza się nazywa Shruti Dhara. To, co zostało usłyszane, to zostało przekazane za pomocą słuchu. Shruti. Kirtanam. Aby utrwalić tą wiedzę, trzeba ją powtarzać, więc w dawnych czasach nauczyciel wygłaszał jakąś frazę i czy jakąś myśl, a jego uczniowie mieli to imitować, powtarzać. Aż do punktu, kiedy zapadnie im to całkowicie w umyśle i z łatwością by w każdej sytuacji życiowej będą mogli przywołać to, co usłyszeli od nauczyciela, to, co jest ważne. Kirtanam. Śpiewać, imitować, recytować, w zależności od kontekstu tłumaczy się to słowo. A to wszystko ma prowadzić do trzeciego ważnego określenia, które wymieniłem wcześniej. Vishnu Smaranam. Vishnu, Bóg. Określenie Boga. Smaranam, zapamiętać. Rozpamiętywać. Też w zależności od kontekstu, raz jest tak, raz tak. Jednakże głównie chodzi o to, że dzięki temu, co usłyszeliśmy, dzięki temu, co utrwalaliśmy, czy powtarzaliśmy, efektem tego ma być kontemplacja. Poprzez rozpamiętywanie. To jest kontemplacja, to jest absorpcja, pełne pogrążenie się w jakąś myśl, w jakąś opinię, cokolwiek. Dhyana, w sanskrycie medytacja. Samadhi, kontemplacja. Także w zasadzie na ścieżce duchowej wszystko, co robimy, ma nas doprowadzić do tego stadium, do tego etapu, który jest określany jako samadhi. Czyli pełna absorpcja, pełne pogrążenie się rozpamiętywanie Vishnu, rozpamiętywanie różnych ekspansji Boga, różnych Jego przejawień, różnych Jego cech, różnych Jego poczynań, które z braku lepszego ekwiwalentu w polskim języku nazywam często rozrywkami. Bóg ma rozrywki. Trudno bardziej precyzyjnie, czy lepiej przetłumaczyć sanskryt lila. Więc przyjęło się w literaturze, że tłumaczy to jako pastimes. To jest zabawne, dlatego że to pastimes można rozbić. Pastimes, rozrywki. Pastime, rozrywki. Ale można to rozbić na pastime, na spędzanie czasu. Także jak każdy może sobie zaaplikować własne tłumaczenie stosownie do własnych możliwości pragnień. Efekt, jeśli to praktykowane prawidłowo, powinien być taki sam. Czyli ta pełna absorpcja w poczynania, w dokonania. Rozrywki Najwyższego Pana.
my należymy do takiej linii filozoficznej, która się nazywa isznuizmem bengalskim. Gaudia, od Gauda, nazwy krainy geograficznej w Indiach, od Bengalu, zarówno wschodniego, którym jest dzisiaj Bangladesz, jak i zachodniego, którym jest indyjski stan, Bengal zachodni. Dlatego, że ta nauka powstała w Nawadwip w XV wieku wraz z pojawieniem się Śri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, 15-wiecznego mistyka, nauczyciela, który przez nas, przez jego czcicieli uważany jest również za awatara, za przejaw najwyższego, za ekspansję Wisznu. Nawadwip znajduje się w Bengalu, w związku z tym szkoła filozoficzna, która tam powstała, myślana jest jako szkoła bengalskiego wisznuizmu, który ma określone różnice w stosunku do innych odmian wisznuizmu, ponieważ takich jest na terenie subkontynentu indyjskiego wiele. Istnieją przynajmniej cztery główne inne szkoły, w zasadzie pięć. Szkoła Madhvy albo Madhvacharya, szkoła Ramanuja, szkoła Nimbarki, szkoła Vallabhacharya albo Vishnu Swamiego. To są takie cztery główne prądy myśli wisznuickiej, które łączy ze sobą to, że celem ich praktyki duchowej jest bhakti, jakkolwiek ze względu na specyfikę regionu, jak i osobę acharyi, nauczyciela albo założyciela linii, jest inne rozumienie tego, jak kim jest Najwyższy Pan i w jaki sposób się przejawia w tym zamanifestowanym świecie i jak powinno się go czcić. My, Gaudijowie, czcimy Radę i Krishnę za pośrednictwem Chaitanyi albo Gaurangi, złotego awatara, tej osoby, która swoim życiem świadczyła o własnych głębokich doświadczeniach duchowych i przekonała swoją postawą do tego wielu innych ludzi. Także powstał wielki nurt u schyłku indyjskiego średniowiecza, na początku takiego, można powiedzieć, jakby renesansu, ponieważ ten czas się określa w Indii jako koniec indyjskiego średniowiecza, kiedy u nas już jest to pełni renesans, to 1492 rok, kiedy Chaitanya Mahaprabhu się pojawił. So. Śravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Zaczniemy dzisiaj od tych trzech rzeczy. Będziemy śpiewać mantry. Poprzez to, że ja będę śpiewał, a wy będziecie później powtarzać ze mną. Call and response, jak mówią po angielsku. Czyli jest zapewajwo i później jest odpowiedź od chóru. Ponieważ, aby mantrę trzeba odczuć. To jest formuła magiczna albo modlitewna, ale ją trzeba recytować, bądź intonować, bądź śpiewać po to, ażeby poczuć jej działanie. Nie można siedzieć i słuchać o tym, czym jest mantra, bo wtedy nie mam dostępu do jej działania. Ona nie wpływa na świat naszych uczuć,
nie wpływa na nasz umysł. A jak sama definicja mówi, to jest mantra, słowo składające się z dwóch wyrażeń. Manas, umysł i tra, kontrolować, opanowywać. Także mantra jest formułą modlitewną albo magiczną, która ma w jakiś sposób doprowadzić do uporządkowania chaotycznego umysłu. Tak, ażeby stał się on podporządkowany woli Bożej i był w harmonii z tym, co jest. Co? Także będziemy śpiewać na początek to, co tutaj mamy. Om Hari Om, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Om Hari Om, Om określa wszystkość tego, co istnieje, określa Boga. W zasadzie składa się z trzech liter sanskryckiego alfabetu A, U i M, gdzie A może powiedzieć, można powiedzieć, określa to, co jest objawione, U to, co jest ukryte i M tego, który doświadcza tego, co przejawione i tego, co nieprzejawione. Jedno z możliwych tłumaczeń. Hari to inne imię Wisznu. Drugie mantrze, Om, wyjaśniliśmy. To Om służy również jako bidża mantra, jako taka mantra nasienie, która ma spowodować skoncentrowanie naszej uwagi na tym dźwięku i przez to mieć wstęp do kontemplacji całej mantry. Zazwyczaj ta formuła Om występuje przed różnymi mantrami oraz przed różnymi mantrami Gayatri, które są zwracają się do różnych devatas, czyli do różnych bóstw panteonu indyjskiego. Drugie mantrze, drugie słowo namo jest formą słowa imię. Bhagavate mówi o tym, czyje to imię jest, że jest to imię Bhagavana. Albo Bhagavaty, to znaczy to samo. I trzecie słowo Vasudevaya, co oznacza pewne dalsze objaśnienie, że ten Bhagavat albo Bhagavan ma szczególne imię, którym jest Vasudeva. Czyli Deva albo Bóg wywodzący się z grupy taki bóstw, które się nazywają Vasu. Trzeci mantrze, Jai oznacza chwała, zwycięstwo. Radha, Radsha. Radha jest upostaciowaniem, jest Shakti, jest upostaciowaniem energii Boga. Ramana jest słowem, które opisuje, że naturą Boga jest pełnia szczęśliwości. Ramana, znaczy najwyższa przyjemność, szczęśliwość. Hari Bol. Hari, objaśniliśmy wcześniej, oznacza imię Wisznu. Bol jest skrótem od słowa bolo, śpiewać. To Hari Bol, znaczy śpiewajcie. Pamiętając o tym, będziemy śpiewać. I próbując jednocześnie medytować.